Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Miłosierdzie jest największym dobrem, którym możemy odpowiedzieć na doświadczone zło. Rzecz nie w tym, aby myśleć przede wszystkim w kategoriach sprawiedliwości czy oddawania drugiemu tyle, ile mu się należy, lecz w kategoriach miłosierdzia, czyli przebaczania innym, choć oni, po ludzku rzecz biorąc, na przebaczenie niczym sobie nie zasłużyli. Miłosierdzie jest sposobem objawiania się Boga człowiekowi, ale też wyzwaniem do takiego objawiania się człowieka człowiekowi. Ważne jest to, że kiedy zapominamy o miłosierdziu, zapominamy o Bogu i Jego heroicznej miłości krzyża. Przez miłosierdzie uniemożliwiamy rozlewanie się zła, rozchodzenie się zła na innych. Zło należy paraliżować miłosierdziem. Konieczne jest uwolnienie się od ocen, którymi posługuje się świat. Okazywanie miłosierdzia staje się dla niektórych powodem do kpin albo postrzegania nas jako nieudaczników, którzy nie mogą sobie poradzić z prostymi sprawami. Nie oddajemy złem za zło, złorzeczeniem za złorzeczenie, oskarżeniem za oskarżenie, nienawiścią na nienawiść. Zatrzymujemy zło na sobie, nie oddając tym samym osobie, która nas krzywdzi. Tak uczynił Jezus. Czy to ma sens? Tylko w świetle krzyża Jezusa Chrystusa. Tylko wtedy, kiedy pamiętamy, że dobrem trzeba zwyciężyć zło. Nie odnosimy zwycięstwa inaczej, jak tylko miłosierdziem. W naszym życiu i wierze jest ogromny obszar na tajemnicę działania Boga. Nie wolno wielu spraw sprowadzać wyłącznie do konieczności ich rozumienia. Kiedy Jezus dostrzegł, że Jego słowa nie są przyjmowane, pozwolił się przybić do krzyża. To akt największej miłości, miłości miłosiernej. Bóg pociąga do siebie człowieka miłosierdziem, a nie przede wszystkim sprawiedliwością. Miłosierdzie wyraża się w przebaczaniu. Najwięcej w naszych sercach jest żalu, gniewu, złości, zazdrości, odczuwania skrzywdzenia. Kiedy nic z tym nie czynimy, wewnętrznie dochodzimy do zniszczenia się. Przebaczanie jest drogą ludzkiego wzrastania. Jest metodą Jezusa Chrystusa na skuteczne zablokowanie działającego w świecie złego ducha. Przebaczający odczuwa rodzące się w nim nowe życie, czyli nowe myślenie, nowe pragnienia, nowe patrzenie na siebie oraz na innych. Przebaczający to taki człowiek, który przyczynia się do nadejścia Królestwa Bożego. Ono jest w nim, ono jest w jego miłosierdziu. Bóg jest przebaczającym. To on odnosi zwycięstwo nad szatanem.
Czy jest ktoś, kto potrzebuje, oczekuje, powinien z mojej strony doświadczyć miłosierdzia?